funkcjonujemy już od 5 lat. Tak się składa, że założyliśmy zespół właśnie we wrześniu, czyli jest mniej więcej taka prawie że dokładna rocznica właśnie dzisiaj. No i przez te 5 lat przewinęło się bardzo dużo ludzi, bo już chyba 40 osób w sumie przewinęło się przez zespół, ale teraz przeżywamy, że tak powiem, rozkwit tego wszystkiego, bo dzisiaj już było nas, zdaje się, 13 czy 14 osób, a jeszcze kilku osób nie było. Także bardzo się cieszę, że właśnie tak ta grupa się rozwija. Ta grupa się rozwija i cały czas można do Was oczywiście dołączyć, tak? Tak, można dołączyć, jak tylko ktoś ma gitarę w domu, może przyjść i wszystko już powiemy na zajęciach, na miejscu, wytłumaczę co i jak. Starsi, młodsi, dziewczyny, mężczyźni? Nie ma to kompletnie znaczenia. Płeć, wiek i poziom zaawansowania jest bez znaczenia, także zapraszam wszystkich. A co wy gracie? Bo zamysł był taki, że muzyka filmowa, a dzisiaj nie tylko ta muzyka filmowa. Tak, zaczęliśmy od muzyki filmowej 5 lat temu, ale teraz już gramy w zasadzie utwory po prostu, które gdzieś tam wydaje nam się, że będą dobrze brzmiały w takim składzie przede wszystkim, bo skład jest taki dosyć specyficzny. Jednak same gitary, no teraz jeszcze skrzypce, ale same instrumenty, że tak powiem, strunowe, no tutaj trzeba jakby dobrać repertuar właśnie pod takie brzmienie. Jak prowadzący, jak tam się gra pod skrzydłami Michała? No, nie wiem, czy nam pozwolił o tym mówić. Nie, no, jest bardzo dobrym prowadzącym. Dużo nas uczy, no, coraz to nowe utwory przynosi na próby. Już nie nadążamy za tym, co mamy teraz grać. Repertuar się stale zmienia. A ja jako ciekawostkę mogę dodać, że na początku naszej kariery przygotowanie jednego utworu trwało miesiąc, półtora, a teraz 2 tygodnie i potrafimy to już jako tako ogarnąć, także... Dobry nauczyciel. Dobry nauczyciel, to się chwali. Pan jest od samego początku tej grupy? Jestem jednym z pierwszych członków, którzy założyli tą grupę. Padł taki pomysł w klubie żeglarskim Sternik, między innymi, żeby założyć grupę gitarową przy Domu Narodowym, bo tam było dużo gitarzystów. I pierwszy skład to właśnie było parę osób z klubu żeglarskiego Sternik, później dołączył Krzysiu, Artur, dużo młodzieży. To stąd ci Piraci z Karaibów, bo to tak, zagrałem. Tak, tak. To nie wiedziałem. 4,5 taki roku nie wiedziałem. Tego był. Ale macie już taką stałą grupę, już żeście się tak zżyli, poznali, bo cały czas się pewnie przewijają nowe twarze, nowe osoby, nie? Tak, jest nas 5-6 osób, które są już parę lat i w tym roku i w zeszłym bardzo dużo młodzieży doszło, co bardzo nas cieszy. Zwłaszcza, że jest to płeć piękna, dziewczyny do nas dołączyły, także teraz i dobrze gramy, i dobrze wyglądamy. Na pierwszym koncercie graliśmy w czwórkę i to było w Goleszowie, też organizował tamtejszy GOK i no, jak widać dzisiaj to już kilkanaście osób, więc to bardzo fajnie.